Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Kruszakus i... No cóż, po dłuższej przerwie wracamy do nagrywania loadouta. Dobra, meczyk się już powoli zaczyna, a miejmy nadzieję, że będzie zajebiście. Dzisiaj zrobiłem sobie w ogóle ten w rusznikarstwie zajebistą broń, wyrzutnia rakiet. Za chwilę zobaczycie, jak się nazywa. Na pewno komuś się ona bardzo spodoba, prawda? Dobra. Znaczy ja mam. Dobra. Uwaga. Ej. Macie, kurde. No dobra, nie wyszło. Trudno się mówi. Okej, to jest chyba mapa, której wcześniej nie widziałem. Respawn i idziemy, kurde. Cholera jasna, mam nadzieję, że będzie mi jakoś szło dzisiaj. No nie ukrywam, że nie grałem przez jakiś czas loadouta. Skandal, dobra. Co tam, Rzemuś? Dobra, cholera jasna. Oj. Cholera, którą mam broń wybrałem w ogóle? No kurwa, co jest grane, no? Nie mogę zmienić spluwy, no do cholery jasnej. Dobra, Jezus Maria, dobra. Okej, okay. Aha, to ja nie zrobiłem aha, dzisiaj sobie zmieniłem, nie zrobiłem ten z automatu już. Fuck, to będzie do dupy trochę. Ale cóż tam, no dobra, jakoś tam będzie. Będę musiał to potem zmienić, nieważne. Dobra. Ups, a nie, to nasz kolega. Dostałem jakieś obrażenia? Nie dostałem żadnych obrażeń. Oj. Chyba co to sobie... Ha, kurwa! Widzieliście to normalnie RPG it! Oj. Dobra. Chodź tutaj, ziomuś. No chodź. Gdzie jesteś? No kurde, widzieliście to jak spierdza? Normalnie co za szmata normalnie jedna. Co się boisz, ziom? Aha, próbuję mnie pewnie od tylca zajść, czy coś w tym stylu. Ja się tak łatwo kolego nie dam. Ostatnio w ogóle znalazłem pierwszy montaż, jaki widziałem ten w tym. Jaki widziałem właśnie w dodałcie. Ale jest zajebisty, no nie. Muzyczka z Black Leadera. Ale. No nie, nie wierzę, że mi się skończyła amunicja. No fuck. Dobra, może się uda go zesnajpić z rakiety? Nie? Dajcie RPG yet. No cholera. Dobra. Ale widziałem zajebisty montaż właśnie ten z Loadouta i muszę wam przyznać, że naprawdę koleś się postara. Muzyczka tego z montażu RPG Black Leadera, ale kurczę, naprawdę propsy. Na propsie, kurde. Chodź tutaj, ziomuś. Dobra. Naprawdę na propsie zajebiście to wszystko wygląda i cholera, może kiedyś sam zrobię teraz ten montaż z Loadouta. Nie powiem. Gra bardzo chilloutowa, fajna, przyjemnie się w to gra. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie za bardzo słuchać ten przycisków, które używam. Bo troszeczkę musiałem podgłościć mikrofon mój, kochany. Z tego prostego powodu, że niestety... nie wiem, kurczę, po restarcie sterowników coś jakoś tak dziwacznie się działo, a od czasu restartu... Znaczy po prostu musiałem po raz kolejny zainstalować sobie sterowniki. Od tamtego czasu troszeczkę jakoś, nie wiem, No dobra, jaki z tych 5. Od tamtego czasu jakoś, nie wiem, ale strasznie słabo słychać dźwięki na moim... No dobra, cholera. Dobra, chodź ty. Z automatu ci pociśniemy. Dobra, killstreak 6. Chociażby to, no kurczę, jeszcze się nie potrafię zorientować do końca z tą bazuką, jak sami widzicie. Ale pierwszy kill jakiś tam wszedł, całkiem przyjemny. No dobra, tutaj koleś będzie. Jeszcze jeden. No dalej. Chodź ty. No co za. Widzę, że koleś troszeczkę wystraszony. No nieważne, zaraz go tutaj dopadniemy. Oś tutaj, ziomuś, wiem, że się gdzieś tutaj chowasz. Ale gówno ci doda. Właśnie, kurczę, miałem zrobić sobie ten strój kobiety grubej, no. Miał być odcinek na pełnej kurwie w ogóle się dzisiaj nazywać. No dobra, następnym razem to zrobię. Już niedługo zresztą. Oj, żebym tylko żyćka nie stracił. Będę musiał sobie też zedytować tę broń, bo nie podoba mi się to, że muszę ładować sobie strzelbę w trakcie tego. Przed wydaniem wystrzału, prawda? Co prawda, pewnik handela sprawdza się zajebiście, jak sami widzimy. O cholera, zapomniałem przeładować. Ale, kurczę, handel mnie zabija, jak to zobaczy, naprawdę. Ogólnie mieliśmy nagrywać razem z handelem, loadouta, ale kurczę, jakoś tak... cholera, dlaczego ja biegam w kółko? Ja w ogóle nie wiem w ogóle, co robię dzisiaj w tej grze. Nie wiem, na czym polega ten tryb. Pierwszy raz jestem na tej mapie. Ale... No dobra. No ładujemy strzelbę i... O fuck, tu jest jakiś ziomek.
No ach, nie udało się. Dobra, nieważne, kill streak 7 może też być. Mieliśmy nagrywać właśnie tę grę z Handelem, ale kurczę, no nie wiem, Handel się gdzieś ostatnio wykruszył, także... będzie trzeba go troszeczkę jakoś tam skrzyknąć, ale kurczę, no panna Lota mi go porwała, mojego kochanego Handelka, jak to ona sama określiła i po prostu, no... No nie jest, jestem sam po prostu, jestem sam, kurczę, w ciemnej dupie na YouTubie. Dlaczego tak to wszystko się układa w życiu? Nie wiem. Cholera, w ogóle ja chciałem też ostatnio zacząć nagrać z kamerką. Tylko, że niestety nie za bardzo ogarniam, jak to się robi. I fajnie było, gdybyście jakiś tutorial mi podrzucili, gdzie na przykład się pokazuje, jak normalnie kamerkę sobie podłączyć pod filmik i w ogóle. No niestety, noob jestem w tych sprawach, ale... dobra. Ale może tutaj będzie jakiś ziomek? Aha, tu jest jakiś... Ło, to jest jakiś wiertło zajebisty, ło! Dobra, a tutaj jakiś szwagier. Co tam? Co tam, szwagier? Oj, kurde, ale oberwałem troszeczkę, muszę przyznać. Dobra. No i... No. No kurwa mać. God damn it, że tak powiem. Cholera, muszę się przyzwyczaić do tych wszystkich nowych gier. Jak sam już zapowiadałem, będzie troszeczkę więcej właśnie tych loadoutów i tak dalej na moim kanale. Jakieś fajne, przyjemne strzelanki. Jeszcze to są takie gry, ja by to powiedzieć, chilloutowe. Dobra, cholera jasna. Przerzucamy się na karabin i... No! No, co za ham jeden po prostu. Co za hamidło. Tak być nie może. Ja mu, kurwa, zaraz pokażę, nie? Ja mu zaraz pokażę, jak to jest, kurde, zadzierać z kruszakusem. Prawda? No, nie jest specjalnie trudno ze mną zadzierać, bo jestem totalną lamą w tej grze. Jeszcze nie za bardzo się orientuję, co, jak i gdzie, ale... Ale spokojnie, wiecie, ja się jeszcze nie opierzony, ale kurczę... Piórka wyrosną i będzie ze mnie, kurwa, prawdziwy orzeł jebany i w ogóle. Dobra, to jest jakiś koleś. Nie? Dobra, tutaj jest jakiś. Chodź. Kurde! Niech to szla... O! No co za... Jak ja ci nie cierpię, kiedy mi się... Jakieś pociski kończą i w ogóle... Dobra, chociaż to... Ale kurde, dla mnie strasznie. No nie wiem, nie wchodzi mi, nie podchodzi mi akurat ten tryb strzelania. No przepraszam was najmocniej. Nie, zaraz to są granaty. W ogóle, jak się rzucało granaty? Aha, C. O ja pierdzielę, jak ja zapomniałem. Nie, no kurczę, miał być loadout regularnie i przez 2 tygodnie nie było. No tak, tak być nie może. Tak być nie może, moi drodzy kochani widzowie. Co? Aha, łe, to muszę to zebrać, dobra. Zebrano nagrodę, zajebiście. Dostanę cukierka na to. Dobra. No, co za... Chodź tutaj, ziomuś. Gdzie próbujesz uciekać, nie? No właśnie. Też tak myślałem. Nie ma ucieczki przed kruszakusem i przez jego... nie wiem. Jego, kurde, super... Okej, wsparcie. Cholera, zajmowałeś mi killa, ziomuś, nie? Zajomałeś mi... Oj, fuck. Nie! Cholera jasna. Cholera jasna. Kruszakus jest zajebisty. To rzecz jasna, jak to, że szparka jest ciasna i... Nie, no cholera jasna. No dobra, dosyć tych głupich rymów. Ej, no daj, kurde, no podskakujesz, ziomuś, dalej. Dajesz? Oj, gdzie, kto? Gdzie, kto? O, fuck! Ale oberwałem, kurde. Cholera jasna. Dobra, zmieniamy broń i idziemy na niego. Ha! Przeliczyłeś się, szwagier! Kurwa, ze mną nie tak łatwo, nie? Tania skóry nie sprzedała. Dobra, jakaś apteczka. No kurwa. No dobra, nieważne. Jak to się robi, że on strzela za plecy? A nie, no to chyba taki efekt graficzny po prostu. W tej grze nie ma czegoś takiego jak patrzenie się za plecy. To jest właśnie w niej piękne, nie? Że po prostu idziecie przez cały czas naprzód, a nie kurwa jakieś kurde taktyczne zagrywki i inne gówno. Po prostu kurczę, trzeba napierdalać za przeproszeniem. Z granata go dopadnę. Nie? Dopadłem. Zajebiście. Uberywał chłopak. I się, a nie, zaraz cholera stań. Zapomniałem, że trzeba dokończyć.
Dobra, idziemy. Lol. Podwójne zabicie, nie? Coś, a czekajcie, zobaczę jaki mam wynik. 16 na 7, a nawet nie najgorzej. Co tam? Kurwa, cholera jasna. Nie, ja muszę częściej w to grać, bo gra jest naprawdę polepkowa. No czemu ja kurde nie mogę? Aha, no to nie ta broń. Chodź, wejdź na mój granacik. Szmato. Ho, ho. A teraz trzeba uciekać. Uciekamy. Uciekamy. I co ty na to normalnie, ziomuś? Podoba ci się? Nie? No trudno, tak bywa. Nie każdy może być zadowolony. Dobra. Dobra, zajebiście. Okej. Kurczę, muszę się dowiedzieć naprawdę o co chodzi w tych obiektywsach na tych mapach, bo cholera jasna, do teraz jestem jakoś tak niezorientowany. Oj, za wysoka czułość. No kurde, cholera jasna. Nie no, kompletnie mi odpowiada to, że mam to naładowanie broni. Kurde, będę musiał to zmienić. Kosztowało mi 2000 kredytów i niestety źle je chyba ulokowałem. Ten tryb gatlingowy to jest jakieś gówno totalne, także nie. Próbowałem też shotguna, to jak Merwo tam polecał w odcinku, ale też muszę przyznać, że to jest dosyć słaba opcja. Po prostu nie wydaje mi się, żeby na takich, w takich grach to się sprawdzało. Z tego prostego powodu, że to jest taka gra bardziej, wiecie, jak troszeczkę, jak nie wiem, pamiętacie może Quake Arena, coś w tym stylu. To są właśnie takie, bardziej takie tytuły, w których mapy są większe i niestety trudniej jest sobie poradzić z... Kurwa mać. Jezus Maria, o fuck, ale... O niech to szma... Niech... O, wygraliśmy? Zajebiście! Zajebiście, panowie! Kurczę, nawet nie najgorszy odcinek wyszedł chyba. A czy... Kto? Broń... O, najbardziej wartościowy gracz XXX Kruszaku. Zajebiście, prawda? 18 na 9. Bardzo przyjemny wyniczek. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się rundka podobała. Dlaczego, kurczę, mi serce wali? Dobra, zajebiście. Mam nadzieję, że się wam rundka podobała. Mam nadzieję, że... że docenicie to, że taki przyjemny, fajniutki odcinaczek wrzuciłem i że ten, dacie dużo łapek w górę i... Nie no, już nie powiem tego tekstu, kurwy burę, bo mnie zabijecie i w ogóle, ale... No cóż, mam nadzieję, że się wam podobało i w takim razie bao bao, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, yo! Yo, naprawdę, już się z wami żegnam, yo! I pamiętajcie o reflinkach, pamiętajcie o reflinkach! Nara!